Awe legiony, słowa i chwała, z tej strony młoteczka na waszych ekranach listek, a ze mną dzisiaj jest Miron. Jestem. Jest też Tornado. Tak właśnie cesarzowa postępuje, kiedy nie dostanie na czas swojego kepsa. Jestem emocjonalnie związana z tym tornadem. I pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, ale w trakcie filmiku nie mogłam powiedzieć, bo Miron by mnie później zamordował, że mu gadam w trakcie filmików i on to musi montować, to, że to miejsce wygląda, jak ja bym wszędzie parkowała. To jest pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy. Ja tutaj parkowałam. Tutaj nawet są samochody zaparkowane przez ciebie, na przykład tamten na dachu. No tak, ja mówię, wszystkie te samochody ja parkowałam. To jest moje arcydzieło, tak. Tu grałam w ETS-a i Trackmanie razem wzięte. Nawet jest ciężarówka, leży. I w Spin Tires, a nie, przepraszam, w Spin Trees. Takie wtedy przeczytałam. Dobrze. To co? Idziemy. Tutaj po drodze zadzwonił do nas Nathan i powiedział, znaczy martwy Nathan, to taka wiadomość do Nathana już, od Nathana z przeszłości, bo przyszłości to on już nie będzie miał za bardzo, z tego co wiem, to jest martwy, że jest mu bardzo przykro i że przeprasza i tak dalej. Ktoś wam mógł pomyśleć wcześniej, że ćpanie innych to jest raczej zły plan. O nie, ja nie wiedziałem, że ućpanie kogoś zrobi komuś krzywdę. Pozdrawiamy Wojtka bardzo serdecznie, który właśnie został ponownie dzielnym legionistą. Ja ci, Wojtku, dziękuję za wsparcie i złoty kibel dla ciebie na czacie. Tymczasem ja kogoś tu uratuję, no bo Nathanowi to już raczej nie pomogę. Siema! Hey, that guy is trapped. Weź, otwórz telefon i zrób mu zdjęcie. Czyli chcesz się zachować tak jak wszystkie współczesne nastolatki? No tak! Wszystko w porządku, nie mam tylko zmierzoną nogę, tak? To jest najlepiej, jak widzisz kogoś, kto nie może się poruszyć, ma rozpierdziel i wszystko okej? Dobra, ja spierdzielam, a ty se radź, nie? No dobrze. To uratowałam jednego. Nie zgasiła świateł. No i rozładuję akumulator i nara. Właśnie, to tamten mógł pojechać tym autem teraz. Mógł. Mamy znaki. Tutaj też będziesz mogła Alisę uratować. A jest już nawet. Siema, Alisa, co ty tam robisz? Jak to się dzieje, że ona zawsze w najmniej odpowiednim miejscu, w najmniej odpowiednim czasie? Taki dar, zupełnie jak ja. No to tędy, no przecież może se skoczyć na to, chociaż nie, z taką tłustą dupą to by się zapadła. Co to jest? Użyj. Czekajcie, najpierw zrobię jej zdjęcie. Nie da się. Pomóż. A jak byś chciała umrzeć, Alyso? Spojrzę najpierw na to. Przecież ona się na tym nie zmieści w ogóle. To zły plan. Dobra, Alyso, złaź. Masz deskę. Uwaga, uwaga, bawimy się w piratów. A, bo ty do niej pójdziesz. No głupia. Przecież jak one razem staną na tej desce, to spadną. A, nie, jednak nie. Pozdrawiamy Aleksandra bardzo serdecznie. Tylko chciałem powiedzieć, że Niania Frania najlepszym serialem adaptowanym w Polsce. Nie oglądałam wszystkich, więc nie wiem, czy się z tobą zgodzić, czy nie, ale rzeczywiście mi to całkiem nieźle wyszło. Twoje zdrówko również. Aha, zdjęłam ją. To ona powiedziała, dzięki, idę, nara. Spoko, nara. Nie przejmuj się. To idziemy tędy. Ale rozpierducha. Zwłoki. No podejrzewam, że zwłoki cię już nie usłyszą. To nie patrz. Proste. No, tatka. Mystery solved, but nobody gets a reward. Okej. Zwracam twój tablet, który właściwie ukradłem. Widziałam, jak leżał z tymi wszystkimi zdjęciami kotów i po prostu go zwinąłem.
Przepraszam, że musiałaś przez to przechodzić. W ciągu ostatniego roku sam przez wiele przeszedłem i byłem zazdrosny o te wszystkie koty. Nikt mnie tu nie lubi, o to tak jak Max. Więc pomyślałem, że zabawnie będzie wziąć twój tablet. To przez wszystkie rzeczy... To przez takie rzeczy nie jestem lubiany. To przez takie rzeczy nie jestem lubiany. Nie byłem pewny, czy będę w stanie spojrzeć ci w oczy, więc na wszelki wypadek napisałem tę notatkę. W każdym razie oto twój tablet. Mam nadzieję, że nie przysporzyłem ci zbyt wielu zmartwień i mam nadzieję, że wiesz, jak szczęśliwa jesteś, mając tyle fajnych kotów w swoim życiu. Ale nie jestem jednym z nich. Nie! To ja cię nakarmię kocią karmą. Nie ma problemu, stary. Ja lubię chorych p***ów. Chętnie im pomogę. To nie myśl! Tędy chyba trzeba iść. Nie, bo paleta ci zabrania. Paleta! Paleta zagłady. I co teraz? No to trudno, nie uratujemy świata. Też pewnie i tak go nie uratujemy. O, wejście. Dobrze, to ja wejdź. Osobiście wolałabym przez paletę, no ale to jest Max. No przejdziesz. Jak może wyjść? Przecież ledwo wlazła. Dokładnie. O, uloteczka. Pali się, a ja sobie poczytam. No. Wszystko cię zawsze Max robi smutną. Smutna Max jest smutna. Magazyn. Cały ten rozpierdziel tylko po to, żeby Chloe ratować. Bez sensu, zupełnie się nie opłaca. Spójrz. Użyj. Oj. Skwareczki! No, trudno. Gdybym tylko mogła cofnąć czas. A nie, jednak mogę. No dobra. Zaraz go porazisz prądem, to mu szok przejdzie. Nie mogę w niego czymś rzucić? I'm stuck here unless I put out this fire first. No to co? Mogę krzyknąć do niego, nie wiem, stary, zamknij japę na przykład. Zraszacz. A ja wiem co, bo jakbym tam przeszła i cofnęła czas. Popatrz, w sensie, że najpierw go znowu usmażyła. A, i pójdziesz do niego? Pójdę i cofnę czas, no. Ale to może wyłącz ten prąd najpierw, czy... A tam wyłącz prąd. Nie da się. No to pójdziesz potańczyć razem z nim. To będzie energetic dance. Ale widzisz, bo mu przeszło, bo tutaj ten kabel coś tak, wiesz... O, bo on miał przy nogach. No dobra. To ja poproszę w tym czasie toster na czacie. Pomóż. No tak, raczej oddychanie jest podstawą przetrwania. No i co teraz? A, bo ja mogę może teraz sięgnąć. Jest. To Admat się usmaży. A teraz jak wejdziesz w ten kabel? Nie, Max jest odporna. Swoją drogą fajną Max ma kurtkę. Nosiłabym. Wyjście. Aha, czyli paleta przeszkadzała, ale przez okno pełne szkła można wychodzić. No ale
spoko, benzynka się wypali i zaraz wszystko zgaśnie. W końcu deszcz pada. Przynajmniej jasno mają. Nie wiem, żeby tam było napisane takie ładne DIE. Mm-hmm. To wędrujemy. Coś mogę cofnąć z jakiegoś... Aha. No dobrze, no. A dlaczego to wybuchło? Przyjrzyjmy się. Tu jest jakiś piasek. Co zrobić, żeby nie pierdutło? Użyj. Aaaa, widzisz. Normalnie Max MacGyver. To poczytam gazetę. Zobaczymy, co jest napisane. O, samochód na górze był, co możesz nim pojechać? Nie, to jest tylko po to, żeby mogła na to spojrzeć i powiedzieć, pomyśleć, co ty tu parkowałaś. O. Może zdjęcie można zrobić. A to raczej chyba musisz odejść jakoś gdzieś. Jest, proszę. Pełen profesjonalizm. Zjaraniec, cześć. Wróciłem właśnie z Katowic i zobaczyłem, że masz live. Przynajmniej nie będzie mi się nudzić. Bardzo się cieszę, że do mnie zajrzałeś w takim razie i że zabiję twoją nudę, zanim twoja nuda zabije ciebie. I pozdrawiam Lemonka, którego bardzo dawno nie widziałam na czacie. Witaj, Lemonku, z powrotem. Ja, i też uratowałam bezdomną, co tutaj siedziała. Siema, Black Cat, dobrze ci widzieć. Dobra, to tu mogę wejść? Czy gdzieś jeszcze mogę wejść? Przez okno. O, Warren pracuje zamiast Joyce. Pies przeżył, jak dobrze. Dzień dobry, wielorybie. Może mogę wejść do środka. Odegrać scenę biblijną. Co ja dzisiaj mam z gębofonem? Znowu mi się zacina. No dobrze, to wchodzimy do środka. Na 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 na. O, ale jedzonko mają, dadzą sobie radę. No proszę, chociaż raz w życiu Max powiedziała coś mądrego. Ale tutaj jest brudno, a myśmy tu jedli. Już kuchenne rewolucje są potrzebne. Dokładnie. W wielorybach. No już w sumie rozpierduchę mają. Siema, frajerzy, jak tam koniec świata? Warren, jaka mina. What about you guys? The two whales is barely standing now. I don't know if it's gonna make it through this tornado. Oh, poor Officer Barry and all those people out there. Okay, get your ass inside. I have to get back to this gentleman on the ground. Co ty to na podłodze mu tam robisz, Joyce? David żyje. Jeszcze. You okay, Warren? Siema, Blacku, dobrze cię widzieć. The snow? The eclipse? There's nothing you could do about it, Warren. I'm so stupid. Should have seen it coming. Aha, czyli dzieciak się przejmuje, że tego nie przewidział, bo pewnie jakby przewidział, to tak wiele by zmienił, nie? But I need that photo from Warren to help. To najpierw pogadam z wszystkimi. Sorry, sorry. Siema, Frank. It's good to have Frank on our team. Sorry. Okay, Max. Excuse me while I go help this other gentleman. Frank, I'm so glad you're here. Yeah, makes two of us. Now, if only I had Rachel back. Rachel nie żyje. What about that info I gave you? Did you and Chloe find out what happened to her? Słuchaj, jest kataklizm, a tak przy okazji to Rachel nie żyje. I just will. Rachel is dead. God, no, please.
Please, no, no, not Rachel. She can't fucking be. Are you sure? I mean, how do you know? We used the names you gave us to track down a farmhouse. My professor, Mark Jefferson, has this creepy photo. Jak to pokój tortur? Przecież tam się nikogo nie torturuje, tam się robi tylko zdjęcia. Prescott? Fuck! Fuck, I knew it! I should never have hooked up with that sick punk! Papadou hated him! You saw Rachel. Tak! I wish I did it. I'm so, so sorry, Fred. Sprzedałeś im te dragi, to przez ciebie nie żyją. Bryce Jefferson and he killed her. How? How did he kill her? He used some... Nie mam litości! Gave her an overdose. An overdose? The only way Nathan could have done that is... is if I sold it to him. Co ty, Frank? O, jakieś wnioski mądre! No. What have I done? Where is this motherfucker Jefferson? He's going to jail. He won't be hurting anybody anymore. Rachel. Oh, God. Rzeczą? Rachel była rzeczą? Dobrze wiedzieć. My life, Max. I know she was too young. I expect her to leave me. Just... it's not how it happened. I would never have stopped her from going after her dreams. I know. A chociaż co do Chloe, nie jestem przekonana. Chloe and her were close. I was jealous. Ale wiesz, Chloe akurat nie żyje. I see why Rachel dug her. And Chloe was man enough to ask me for help after all that shit we went through. Chloe would appreciate that. You know, the one time I met my dad, the bastard quoted the Bible and said he wanted to enter his house justified. In other words, to do the right thing. Me too. And maybe you're helping me get there, Max. Don't get me wrong, kid. I still think you're weird. But you're cool. Aww. I co? Teraz Frank będzie sprzedawał używane samochody? Bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że przestanie handlować. A, już z nikim nie mogę pogadać. Ulotka. Włączę im szafę grającą, będzie im raźniej. Nie, nie da się. Pompidou, biedny piesku. Biedny piesek. Chciałabym pogłaskać, ale się nie da. Usiądź. To ja sobie usiądę i pomyślę trochę. Chodź, pogłaszczę cię, Pompidou. Jaka głupia, wstrętna, zimna Max! Piesku jej położyło łebek na nogi, a ona nic. To ja sobie popatrzę na tą rozpierduchę. What's the lesson? To keep fixing what I keep fucking up? Nie, to tylko znaczy, że nieważne ile razy cofniesz, nieważne co zmienisz, zawsze będziesz niezadowolona z efektu. But I was able to stop Mark Jefferson. And now I can stop Chloe from dying. For the last time. A może po prostu daj Chloe umrzeć? Nie będziesz musiała niczego naprawiać. Wstajemy. Pogłasz pieska! Co za suka? Nie wierzę po prostu. Biedny piesku, odpoczywał sobie z tobą. Cześć, Warren. Mam jeszcze apteczkę, coś. Jest. Co możesz zrobić z apteczką? Tylko popatrzeć. I hope those supplies are enough. O, Warren został medykiem. I tak zaraz to wszystko cofnie, więc o co chodzi? Skąd wiesz? Spoilerujesz! No, a może ja zostawię to w takim stanie? No po to tu przyszła, po to zdjęcie od niego, no. A może ja to chcę tak zostawić, żeby tak było? That's okay. The important thing is that you're safe.
And I know you can take care of yourself after Nathan. Should have done that a long time ago. But damn, Max. Can't believe you actually drove down here in the middle of a fucking E6 tornado. Just for one photograph? I mean, I know you didn't come for me. Warren, ja tu dla ciebie przecież! Just tell me, you do have the photograph. I just want... Now shut up and listen. Oh yeah. You're finally going to tell me what you never did in the parking lot. I wish I would have. So I'm just going to tell you without any explanation. Trust me, okay? A, to jest ten moment, brzuchomówca. Gdzie... Tak. Nie wiem, czy ja bym ufała komuś, kto nie uczy, znaczy nie uczy, nie używa ust, kiedy mówi. And saw my best friend Chloe get shot by Nathan Prescott. You with me so far? Where else could I be? Go on. Then I found out that I could rewind time. And long story short, Mark Jefferson is insane and dangerous. Whoa. Is that all? I think that the storm started. Everything started when I found out. Nie, ona dalej nie rusza ustami, to jest bardzo creepy. Not only the storm, but the eclipse, the birds, the whales, everything. All because of me? How? I'm not a real scientist, even though I play one at school, but this seems like... No, chociaż jeden facet przyznał się, że udaje. Maybe chaos theory. What happened with Jefferson? Did he hurt you? Nie, tylko mnie ućpał, ale cofnęłam czas, więc ciężko mi powiedzieć. Nathan accidentally killed Rachel Amber, trying to impress Jefferson. Dalej mówi bez ust. To jest złe. Now he's dead. Dzień dobry, Saskę. I Gesslow. I Septun. Max? I want the whole story, but... I guess we really are out of time. But I can still change things. Teraz już nawet nie mówi przez szparę, nie? Jak widać, wargi Max są zawsze dla Warrena zamknięte. Chociaż czaty tutaj się mnie pytają, czy pozwolę Warrenowi umrzeć prawiczkiem. Gdyby się dało, to bym mu nie pozwoliła umrzeć prawiczkiem, ale chyba się nie będzie dało. No chyba, że szybki numerek w kiblu. Masz więcej czasu razem, o. O, nie wiem, co to było, bo przegadałam. You're the only other person who I can count on now. Nie umrze prawiczkiem! We had more time together. Do you believe me? Max, of course I believe you. Jaki on jest zakochany! You're the most amazing person I've ever met. Jakie klapy na oczach! Po prostu nie wierzę. Why do you trust me? Always. I just wish I could trust my powers. I guess we'll never know if it's magic or science. Even if it's from a wizard or a wormhole. You're part of something bigger. I don't believe in fate or destiny, but after this week, I realize I don't know shit. That makes both of us, Warren. I do know you're here for a reason. And I guess it's up to you to find out why. Max, I'm sorry you got stuck in this. I don't have a fucking clue what's going on. But I have total faith that you'll do the right thing when the time comes. I'm so proud of you, Max. Będzie seks? Moment in history. And I'm in the middle of it with you. So thank you for trusting me. Thanks for being here. Always. Ej, a mogę? Mogę? Warren! Mieliśmy iść do Kribla! Albo na zaplecze! Warren! Nie. Czyli jednak, niestety, moi drodzy, umrze prawiczkiem. Czemu? Ja miałem opcję. Hej. A, czekaj, bo to jeszcze nie koniec. A. A. Pocałuj! Kiss him! No, kiss! No dobra, co prawda nie był to steksik na zapleczu. I tak to cofnę. I'm gonna make the right choices from now on. I swear. That's why you're Super Max. Siema, spłoni. Come on, join. Chciałam spójrz zrobić. To masz. O.
I puf. We got no time for this shit. Come on, Max. Chloe, jak zawsze wkurzona. Chloe. Jesus, dude, what is up with you? I'm just glad we're here together. I guess you need to talk. No worries. It's all good. I'm glad you're with me too. What's going on, Max? We have to find Nathan right now. Nie ma sensu, Chloe, ja już wszystko wiem. Let's go. Now. Chloe, wait, listen. I can walk and listen, okay? Stop and listen for once. Fine, Max. I'm listening. Chloe, you can't go in that party. You're gonna die if you do. You used your powers, right? And you fucked around with time and I died. Not like that. You're supposed to back me up. So there's no way that punk-ass bitch Nathan Prescott is taking me down. You're right, he won't. Mark Jefferson killed you. And others. Jefferson, the art teacher? That's bullshit. Nathan is the fucking serial killer. We saw the proof. Now excuse me, I'm going to that party to make sure he never hurts anybody again. O bogowie, Max! O bogowie, Chloe! Nathan nie żyje! Nathan is dead, and you're in danger. That fucker is already dead? Przed chwilą ci powiedziałam, cofnęłam się, Chloe! Please tell me exactly what happened. Please. Jefferson kidnapped Rachel and some other girls. He was also manipulating Nathan and he killed him. Then it's Jefferson's turn to die now. I understand why you don't want to do this, and I won't blame you for not coming with me. Chloe! No! You almost had her, Max. I can still do this. Nie! No, czyli musisz ją przekonać. Chloe, nie mogę jej dać umrzeć. Po prostu. Siema, czatki, czatełki. Dobrze was czytać. Kalbi 84. Chloe cofa... Chloe, kto cofa czas? Ja czy ty? Więc nie pyskuj. Dokładnie! Dokładnie tak powinna Max powiedzieć, ale nie, bo Jefferson zabija, bo Nathan nie żyje, bo kupa, bo coś tam, bo wybuchy, pościgi i wszystko. Taka prawda. Dobra, cofamy. Wracaj tu, Torbo. Jeszcze z tobą nie skończyłam. O, rety. Nathan is dead. That fucker is already dead? Because... Will you please... Jefferson go zabił, Jefferson mnie skrzywdził, Jefferson to psychopata. Chloe... Jefferson drugged and kidnapped me. I was tied up in his bunker. You have no idea what hell I went through to get. Ale jak ona to usłyszy, to i tak pobiegnie jeszcze bardziej. You brought me back here and I can't lose you again. I won't. Max, I'm so sorry. I was the one who dragged you into all this shit. Nareszcie coś dotarło. Now we have to stop Jack. Nie wierzę. One bullet. No. Not this way. Chloe, I can't keep fixing everything if all I'm gonna do is just break it over and over again. I know how this is gonna turn out, and I'm afraid I'm fucking up all these alternate realities. Wait, alternate realities? What do you mean, Max? What did you do? O, matko. Nie, wybieram zawsze najlepiej. Up, Chloe. I wanted to make things right, but everything turned out wrong. Max, what the hell are you talking about? I was able to go back in time to the last day William was alive. Oh. I stopped you for a while, but you ended up in a car crash instead. You saw my dad again? You were completely paralyzed. And you were in pain. You were slowly dying, and you asked me to end your life. I did. For you. I didn't want you to suffer in any other timeline or reality.
Uła. Przepraszam, Chloe, że cię zabiłam, bo mnie o to prosiłaś. That must have been awful for you. I'm so sorry I had to ask you that. It was worse for you. But I had no idea what would happen, and as usual, I messed everything up, and I never want to hurt you. Ever. You have to believe me. Teraz to chyba nie ma zbyt wiele znaczenia. Do you think I would even know how to handle that situation? Nobody would. The important thing is that we're together again. You're right. That's why you should come with me, so we can stay together and stay alive. I hear you, Max, but do you think we should let Jefferson get away with torture and murder? Jak się usrała, nie wierzę. Chloe, przejrzałam wszystkie możliwe możliwości, wszystkie wszechświaty. Chodź, debilu, ze mną. David mnie uratował. Palancie. If he didn't track down the dark room, I'd be dead right now. Max, I had no clue. I should have been the one to save you. But I'm so grateful David was there. So what's your plan? We tell him everything, including that Victoria is in danger. Okay. You've been through so much. I believe you, Max. Nareszcie. Still your faithful companion. Yes, you are. So listen, in a few minutes, I won't know any of this happened. Nothing. We absolutely have to stay in your room and do nothing. Then we explain everything to David, and we finally let him do his job. You'll have to tell me exactly. Mam wrażenie, że coś pójdzie nie tak. Na pewno. Explain that I traveled through time using the photo. Will you believe me? I'll always believe you, Chloe. No okej. Okay. Wszystko zaczyna się jakoś ogarniać. Siema, Jolki Patolki. I Adamku, cieszę się, że mogę ci umilić podróż. Cześć, Arczest. Dobrze cię widzieć. Okej. Chloe! I see that the real Max is back. So how was your time trip, dude? Shut up. Oh, you're alive. You're alive. Oh, both of us. I did so much to bring you back, Chloe. It worked. Actually worked. You're with me again. Looks like even fate doesn't want us apart. And traveled through multiple realities just to save my ungrateful ass over and over, and I hope it was worth it. But okay, co poszło nie tak? No, tornado idzie. Oj, tam tornado to nie jest taki wielki problem. I'm the official drama king and queen of Arcadia Bay this week. Just look at what my powers have caused in just a short time. Nobody. You're Max fucking Caulfield, time warrior. Even if you weren't, you're kind and caring. Nobody could have a better best friend. Nobody. You didn't ask for any of this to happen, but it did. You need to accept how awesome you are. Maybe I willed it subconsciously, not something. I always wanted my life to be special. An adventure. But not without you. Buzi. Przed chwilą całowałam Warrena. To nieważne. Chloe o tym nie wie. W sumie. A jak się Warren dowie, bo znowu wyślę mu SMS-a? Przecież ona jest martwa, cały czas była martwa. Już nie dorabiajcie sobie teorii. Well, we left the party and made sure Jefferson couldn't find us. For once I was glad I lived in an actual fortress. Then the storm got hella crazy and you said we would be safe at the lighthouse. Chloe, look. The storm is getting bigger now. It's coming closer. Ugh, I can't even believe this is real. This is happening because of me. Stop it. Just stop beating yourself up, okay?
Ma włosy trochę z plastiku, zauważyliście? To nie jest potwór, tylko to jest wkurzona cesarzowa, bo nie dostała kebaba. A nie mogły zostać na plaży? Alfred Hitchcock famously called the little co jest grane? What the hell? These pieces of time can frame us in our glory and our sorrow. Have to listen to this Jefferson lecture again. Takie wewnętrzne piekło, nie? A nie mogę wstać, przywalić jej, oj, brzydko powiedziałam, i cofnąć czas, później jeszcze raz jej przywalić i znowu cofnąć czas i później jeszcze raz rozbić ławkę na jej głowie i cofnąć czas? Diane Arbus. Be calm and don't freak out. Why Arbus? Yet. A to może to rozwiążemy w następnym odcinku? Też tak myślę. Popatrz. Co do cholery? Oj, chyba mam jakieś haluny. I wszystko od nowa. Have I totally fucked up time? This doesn't make sense. Dobrze. I tym optymistycznym akcentem ptaków z Hitchcocka co najmniej będziemy się żegnać z YouTubami. YouTuby pamiętają, że raz lama, zawsze lama i do zobaczenia w kolejnym lisie. Ze mną był Miron. Byłem. I były też czatełki. Trzymajcie się i cześć! Cześć.